ojciec dziecka. Kwestia jest taka, że no tego, weź tego Grzesia całego, to był elektrykiem. Młody, fajny chłopak, przystojny w miarę, wiesz, no nie brzydki w każdym razie. I w chuj szmalu miał, przecież dużo więcej ode mnie zarabiał, bo przecież jako elektryk, on inżynier tam to kurwa mucił 300 kurwa dniówki nieraz, jak ja miałem tam koło 100, powiedzmy, średnio, czy tam 120, czy ten, a on miał około 300, 350. I kurwa później o buda, narkotyki, ani kobiety, a później jak miał tą dziewczynę, no to ta dziewczyna też go rzuciła, bo przecież jakim się zadawać. To z tego, że tu już pan mógł uczeć, by to mógł przyszpanować, bo miał kasiory w chujam. Mieszkanie we Wrocławiu poszło się rąbać, bo przepił. Przećpał. On i narkotyki tak samo. W zeszłym roku, w TVN podali, w zeszłym roku... Pa, skurde, się na pa. Było 19 tysięcy napadów takich z motocykla, na te, że telefony zabrali, nie? Torby.